Ja właśnie przyjechałam po Amelkę i na nią czekam. No i czekam. I jadę zaraz do domu. Jeszcze obiadu nie robiłam. W ogóle dzisiaj u nas jest taki wiatr, że mało głowy nie urwie. Chciałam coś nagrać wam na dworzu, taki przegląd zrobić warzywniaka, ogródka, byśmy popatrzyli, co tam, jak to teraz wyglądają różne kwiatki. Ale nie wiem, czy to się w ogóle coś mi nagra, czy będzie mnie słychać przez ten wiatr. Więc jak przestanie, to pójdziemy, a jak nie przestanie wiać, to nagram to innego dnia, jak nie będzie wiało, bo to nie ma sensu, żeby tam was zagłuszało. No i tak, jadę do domu, zrobię zaraz obiad szybki, jestem mega głodna. Dzisiaj na śniadanie zrobiłam kluski na słodko z białego sera, zjadłam parę klusek tylko, a jest godzina 15 i jeszcze nic nie jadłam. No, o, już jest. W każdym bądź razie na obiad dzisiaj będzie makaron z warzywami na patelnię i chyba rybka. I tyle, bo nie mam koncepcji, nie A chce mi się. nie pizzę? A Laura chce pizzę. No to dobra, to mamy jeszcze tą pizzę z tego nieszczęsnego holu zakupowego, ale jeszcze nie zjedzona. Zobaczymy. Nie mam cię dnia, gardło mnie boli. Coś tutaj. Paweł przeziębiony, kicha, prycha, aż leki brał, aspirynę sobie brał. Zasmarkany, więc super. Póki co zapraszam na kolejnego vloga. Życzę wszystkiego dobrego. I do zobaczenia później. A ja przyjechałam po Amelkę, bo Amelka wraca z koleżanką autobusem, ale przyjechałam w inne miejsce w ogóle po nią. Ale przyjechałam i akurat autobus przyjechał, więc stałam tyle, co się z nami połączyłam. Więc do zobaczenia później. Pogoda w miarę przestało wiać, chociaż wieje, ale nie tak jak było w ciągu dnia. Ale jest dosyć, no, chłodno. Wyszłam realizować swój pomysł, więc przejdziemy się po ogródku, zobaczymy, co słychać w moim ogródku w ten taki jesienny dzień. Pokażę wam trochę kurek, bo dawno nie było, bo powiem wam szczerze, z ręką na sercu, nie mam zielonego pojęcia, nie mam koncepcji na te vlogi. Jakby siedzę z Laurą w domu, nic się ciekawego nie dzieje, nudy z budy, więc będzie jak będzie. Rosną, rosną, rosną. Białe towarzystwo poprawiły się. No już jest o jedną kurę mniej. Chyba jedną? Nie wiem, chyba jedną. Jutro może będzie druga ciachnięta, bo bym chciała na weekend rosołu zrobić. Piękne, fajne, śliczne są, ale niestety takie życie. W ogóle zobaczcie, jak one się poprawiły. Jak one wyglądają teraz, jak wzięliśmy je z tego kurnika, to one wyglądały jak wyglądały. Możecie wrócić sobie do vloga, nie wiem, 3 tygodnie temu, kto nie widział. One były takie. Po co tam wlazłeś, misiek, wyjdź! One były takie brudne, takie ufajdane, takie nijakie, a teraz są bialutkie, czyściutkie, wyglądają po prostu jak śnieg! Bialuteńkie. Zobaczcie. No. Potwory małe. Małe potwory, ale one są lepsze. Powiem wam o tych broilerów kur. Indyków oczywiście. Misiek, wyjdź stamtąd. Wyjdź. Chodź tutaj. Śmieciarzu jeden. One są lepsze właśnie od indyków, bo co by nie było, indyki są bardzo delikatne, a one są bardziej odporne. Ale mają żarówkę. Paweł im tutaj pali światło. Całą noc się pali u nich światło. Dba o nie bardzo. Ja bym mi światła nie zapalała. W sumie teściowa ma te kury też i światła im nie pali na noc, ale Paweł im pali, żeby miały jak najlepiej. No. I tak to wygląda. A teraz pójdziemy dalej. Poziomki, zobaczcie, jakie ładne. Jeszcze trochę było czerwonych, ale chyba ten przymrozek ich wziął. No, troszeczkę zmarzły, ale coś tam jest może o. A nie, jeszcze są. Zaraz tutaj co będzie, to jeszcze o, pozrywam. Widzicie, Laurce, może Amelka poje, co jest, to jeszcze pozrywam. Ładnie się tutaj przyjęły, ładnie kwitną. Ważne, że jeszcze są, jeszcze pójdę do tamtych, zobaczę, bo tam dalej też u Laury w ogródku mam. Poziomki właśnie, o, no nie, no sporo jest, zobaczcie, jakie poziomki jeszcze rosną.
Patrzcie, trzeba koniecznie zerwać, żeby się nie zmarnowały. Truskawek dalej nie sprzątnęłam, nie wyrwałam, nie przekopałam, nie mam kiedy, nie wiem, czy to zrobię. Póki co to daję królikom, takie na świeżo wycinam i daję im, niech to wyjadają, bo tak jak mówiłam, no ja je muszę wykopać i nowe te odnogi posadzić na wiosnę. Dobrze by było pewnie teraz na jesieni, ale nie mam kiedy. I tutaj pietruszkę powycinałam i znowu mi pietruszka ładnie odrasta. To chyba jest majeranek, jeżeli dobrze kojarzę. Kurde, co to jest? Majeranek. Majeranek, tak. Rukola. Po prostu przyszła samą siebie. A liście ma grube. Przepyszna. Uwielbiam. Ale muszę sobie sałatkę zrobić. Tutaj też dalej pietruszka wyrasta. Szczypior dalej nieścięty, ale nic mu nie jest. Przymrozek mu nic nie zrobił. Ja szczypiorek w zeszłym roku miałam całą zimę w ogródku też i ścinałam. Tutaj wszystko do ogarnięcia. No i tu jarmuż, z którego mam zamiar, może właśnie w weekend zrobię, albo jutro coś nagram. Fajny mam przepis z jarmużu. Miałam już dawno zrobić, ale jakoś nie ma okazji. Zawsze coś. I bym go ścięła i bym coś z niego zrobiła, więc wyczekujcie. Nie zdradzę wam co, oczywiście nie zdradzę. Tutaj pełno malin, świeże odnogi. Nawet są jakieś zalążki tutaj. To już część poschła. No, strasznie mi tutaj dużo tego wyrosło. A w szklarni wygląda to u mnie tak. Nieogarnięta totalnie. Tam są jeszcze jakieś czerwone pomidorki. Trzeba zerwać może na kolację. Tu jeszcze jakieś żółte. No mnóstwo jest zielonych, ale z tych zielonych to już raczej nic nie będzie. Krzaki już poschły. Trzeba tutaj wejść. Tam jakiś leży pomidorek jeszcze. Trzeba tutaj wejść, zrobić porządek, ale to może w przyszłym tygodniu, jak Laura pójdzie do szkoły, bo nie chcę je zostawiać tak na długo sama, żeby w domu siedziała, a ja żebym tutaj coś robiła na dworzu, bo to tak wiecie, sama biedna siedzi. One poschły też, bo i przymrozek wiadomo był, szklarnia była już tutaj otwarta, nie zamknęłam, a już przestałam w ogóle podlewać, więc jak widać sucho jak wiór, nie podlewałam i tak już by pewnie nic z tego nie było. Tutaj papryki, widzicie jakie są papryki, patrzcie. Nie wiem, czy one się zaczerwienią, czy nie, ale takie wielkie, olbrzymie. Też muszę tutaj wejść, zrobić porządek. Tam jakaś czerwona jest, muszę ją zaraz zabrać. Tutaj to brakuje dziady z babem. Wstyd pokazywać. No i jeszcze wam tutaj pokażę. Ślimaki opierdzieliły mi resztę cukinii, ale to już i tak wiecie. Nic by z tego nie było. W ogóle cukinii miałam w tym roku bardzo mało. Jeszcze tu mam jakieś malinki i za potem pewnie też jeszcze pełno malin jest. Malutkie, bo to są te zimowe. Dobre. Jesienne, znaczy się, nie zimowe. Dobre są. To przez płot mi tutaj odrosły. No tam za płotem jest ich więcej. Ale niech, nie wiem już. Może jeszcze uda mi się tutaj ogarnąć przed zimą. No bardzo bym chciała, ale wiecznie kurczę coś. W oczku jak w oczku. Nic specjalnego się nie dzieje. Tutaj trochę kamieni znowu układałam. Znowu tam, aj to już na wiosnę będę coś tutaj chyba bardziej robić. O, tam wam pokażę jeszcze te kwiatki. O, maciejki, jeżeli dobrze pamiętam. Już takie są piękne. Tutaj też, chociaż te, nie wiem, czy one, słuchajcie, nie przymarzły. Może Bruno obsikał, bo przyszedł mi tutaj. Bo z tej strony, zobaczcie, są jakie ładne. On w ogóle taki większy powinien być. Nie wiem, dlaczego on taki jest niski w tym roku. Bo dwa lata temu to był taki naprawdę wysoki. A tu mam wyschnięte. Więc nie wiem, czy on mi tutaj po prostu, Bruno, nie zrobił siusiu na tą część. Albo to może, nie wiem. No bo mówię, no widzicie jak to wygląda. To wygląda tak, a to wygląda tak. Nie mam pojęcia. To co kupiłam w zeszłym roku na targu, one tak fajnie w lato kwitły na takie niebieskie kwiatuszki.
taką małą sadzonkę kupiłam, drugą tam i to tak fajnie, ładnie rosło, ale to się rozprzestrzenia i to stąd przesadzę dosłownie tu i mi ten całą ziemię mi tu obejmie i będę miała z głowy pielenie. Taki mam plan i to też muszę zrobić jak najszybciej. No już typowa jesień, wszystko już schnie, już liście zmienia, ale to jakie piękne, to są te takie bulwy białe. Na wiosnę takie piękne białe kwiaty ma, znowu nie wiem jak to się nazywa, bo ja to tam, mi to co się podoba, to mi się podoba, nazw to ja nie kojarzę, powiem wam. Ja nie jestem kwiatowa w nazwach, więc nie mam zielonego pojęcia, ale zobaczcie jak to pięknie wygląda. Tu mam dużo odnóg tych takich, o, tego dziadostwa. To tak się rozsiewa, zobaczcie, no wszędzie to jest masakra. Jedno posadziłam, a jest tego pełno. I tutaj też mam różyczkę, która ładnie kwitnie. No, trawki już przysychają, ale na zimę je zostawiam, bo fajnie takie uschnięte też wyglądają. Muszę je trochę przywiązać, żeby były bardziej takie spięte. Na wiosnę wiadomo się przytnie i od nowa będą sobie rosły. Chociaż widzę, że trochę ich przecedziłam, więc nawet może ich nie będę musiała wiązać. Jakoś, w sumie jak przyjdzie deszcz, to one się położą. No zawsze je wiążę na zimę. Wiecie, w takie w snopki takie je wiążę. Zobaczymy. No ogólnie tych traw to mam dużo, bo ja mam tu po całości te trawy. Więc ich jest naprawdę dużo. No i przydałoby się właśnie je powiązać. A tak naprawdę to bez już schnie. No już typowa jesień. No i to zobaczcie. Mnóstwo tego tutaj jest. No i pełno malin. Te maliny muszę tu powycinać. Nie jest źle. A niedawno tutaj w miarę pieliłam, trochę sprzątałam. Więc nie wygląda to tak źle. Pogoda taka. Zachód słońca już jest tam. Tak, tak ten. A jeszcze wam pokażę nad lasem, jak pięknie las wygląda. Ale nad lasem to zaraz pójdziemy przed bramę i wam przed bramą pokażę, jak wygląda zachód słońca w lesie, bo jest pięknie. Te trawy z Biedronki, co kupiłam, one super mi się rozłożyły. Mam nadzieję, że na wiosnę, w lato już będę miała piękne, wysokie, super tutaj trawy z nich, bo mam taką i tutaj też mam taką samą, tylko mi tutaj te winogrona muszę je na wiosnę przesadzić, stąd one tutaj raczej nie mogą przed tarasem być. Ale patrzcie, mam już swoje winogronka. Pychota. Trochę jest, są przepyszne. Idę po miskę, zerwę, to dziewczyny sobie pojedzą. Pycha. I tu jeszcze zobaczcie róże. Róża mi się rozkwitła. W ogóle ona się taka duża zrobiła, ta róża. Tu będzie miała pączka znowu. Tu będzie miała pączka, nie wiem czy widać. I tu będzie miała, więc fajnie. Ona tak poszła do góry, że już mi do piersi sięga. A była taka malutka, przesadzana i ładnie mi, słuchajcie, odbiła, więc ja się cieszę. Ale poszła tak, momentalnie poszła do góry, nawet nie wiadomo kiedy. Całe lato stała w miejscu. W miejscu stała, w ogóle nie rosła i nagle bum i poszła w górę. A tutaj nic specjalnego się nie dzieje, w miarę też poogarniałam tutaj w zeszłym tygodniu, czy dwa tygodnie temu, nie pamiętam. Tutaj tak wygląda, jakby miały być kwiatki, nie? Takie pączki są, ale raczej już nie będzie. W ogóle ja je wyczyściłam z tych starych kwiatów tak jak trzeba i drugi raz mi nie zakwitła moja magnolia, więc nie wiem, nie mam pojęcia dlaczego. Popatrzcie, jak jest pięknie nad lasem. Zachód słońca, przepięknie, tylko mogłoby być trochę cieplej. Jest strasznie zimno. Ja uciekam do domu, bo się w końcu, słuchajcie, przeziębię. A dzisiaj tutaj zbierałam trochę ziemniaków, bo jeszcze dwie rydliny nam zostały. Ale Paweł rano wykopał. O, tym sprzętem. No i pozbierałam. Ale idę, bo jest tak zimno, że szok. Ja już dzisiaj tego nie będę sprzątać, ale zobaczcie. Bruno się podkopał. Chciał wejść do kus. Masakra po prostu z tym psem. No podkopał się. No i nie wiem, może to... Co żeś zrobił tutaj? Chodź tutaj do mnie. Bruno! Nie wolno tam się podkopywać. Nudzi mu się. On się z tymi kozami bawi. I on się po prostu nudzi. Niedobry. Szczerze wam powiem, że nie chce mi się do tych kurek tam wchodzić.
jakość. Cześć, Florcia! Zimno? Dupkę? Nie, jeszcze nie jest tak zimno. Macie schronienie, się przed wiatrem schowacie, a dźwiczki wam jeszcze zrobię. Może w weekend wam dźwiczki zrobię. Albina, co ty robiłaś na tym sianie? Co ty na tym sianie robiłaś, dziewczynko, że jesteś taka ufajdana? Gustaw? Zapraszam tutaj na vloga. Gustaw? Zapraszam, Gustawie, ciebie tutaj. Chodź, Guciu, chodź. Ach, jej. Ty jesteś na mnie obrażony, czy o co chodzi? Już mnie nie kochasz? Nie kocha mnie. Widzisz? Nie kocha mnie. Wczoraj miłością pajał do mojego brata. Chyba mu się podobał, bo mój brat wczoraj u nas był. Całuj, kopytka. O tak. Całuj. Całuj. Nadział się. Nie ma wyjścia. Po co mi tą furtkę tu wypychasz? Idź już spać. Już nie ma. Patrzcie, jaką sierść ma. Jak zarosła. No, będzie ci w zimę ciepło. Trzeba derkę jeszcze kupić. I nauszniki Laura kazała mi zamówić przez internet, żeby w łóżka nie zmarzły zimą. Trzeba zamówić tak dla konika. Co ty robisz, wariacie? No, i to tak wygląda. Po co zaczepiasz te kozy? Oj, towarzystwo. Towarzystwo. Te deski muszę sprzątnąć. Po co tu kopiesz, Bruno? Misiek! Boże, już mi się zwierzęta mylą. No dobra, to tyle na dzisiaj chyba będzie. Dobranoc! No, tak ty, mordko ty mujo! Jak ona jest ciepła, bym się do niej tak przytuliła. Bym się popsytulała tam na tym sianku do ciebie. Taka jesteś cieplutka. Idźcie spać już. Już, idźcie. O, że ten misiek to jest masakra. Nie wiem, co mi z tego wyszło. Zimno jest. Rezygnuję. Idę, słuchajcie, do domu, bo jest po prostu zimno. Nie chcę się bardziej przeziębić. Trzymajcie się. Zapraszam oczywiście na jutro. Trzymajcie się. Pozdrawiam was. Pa, pa.